Siemanko Liska, tu Sali Sam, witam was ponownie, Final Fantasy 14 Stormblood. Dzisiaj kontynuujemy sobie nasz content Heaven on High. Teraz będziemy rozpoczynać sobie floor 11/20. Oczywiście sobie idę mąkiem. Oczywiście można poziomować sobie alty, więc czemu nie? Będzie, że mam akurat tak go wbitego, że mogę nim iść. Mi się to przyda, bo jednak jeszcze wszystkich altów nie mam wbitych na poziom, więc jak najbardziej jest to mile widziane. Okej. Tak się przywitać i idziemy. Teraz takie ciemnawo trochę. Na mazut to nawet jest, ale on byczy. Pływające coś. I się rozpłynęło. Będą też takie żywiołaki. Mówię, na Mazur, takie węgorz taki trochę wodny tutaj jest. Nie wie się, bo to jednak jest na blisko morzu, jeziora, to teraz nie przemieniło go w tego łażącą wydrę. Już nie żaba. A riddle of fire. Spędać na pasek. To idziemy sobie tam. Jestem jedynym DPS-em, chociaż warto też jest niezły DPS, ale na wyłączność. No, takie białe podłoga. Lenders party invisible to enemy and traps. Namaz atakuje. Tam wróżkę bili. Jedno jest pewne, przynajmniej to zawsze dodatkowo daje widok. for the potion. To jest skrzyneczka, to będzie Serenity. Aha. Obrażenia. Jeb go! Rozwalił. To moje kamehameha! Ziemia! Muzyka, muzyczka. It's going spicy! Znowu się. Będę stali po głowie. To było niebezpiecznie. No. Mogłoby to się skończyć moją nagłą śmiercią. No. No, moje pierwsze wejście na Heaven on High nie był właśnie super. Zdichło. O kurde, ale to jest bycze. Użyłem pomadera, która jest niewidzialność, mi rzuciła. Nie mogę mnie założyć. Ale widać, to jest naprawdę duże miejsce. No, takiego miejsca to jeszcze, kurde, nie było w Dead Palace. Jeszcze raz takie widzę. Wielkie piętro z wielkim florem, wybrane stworami, pułapkami, skrzynkami. Bardzo ciekawy koncepcję zrobili. Może cały floor ten wydać. Albo tak właśnie jak przed chwilą zrobiłem. Taka niewidzialność, będzie pozbierać sobie i przejść dalej. Się stworki trzeba jakieś zabić. Nie? Tam wylazło. A tak wydaje się, że Biggie. Się napisało to z kopslokiem. Zmiana mużyczki. I one są strasznie mocne i nie mamy heala. I to jeszcze dałoby się. O właśnie no. Łaki wart. O kurde. Nie działa. Już mam 70. Co mnie tu obminęło? Aha, tam. Muszę tutaj zrobić porządek. Brade. Chude. No, czasem jest tak, że kurde pułapki się dopsasz i jest trochę niewygodnie. Już na razie nie było takiej sytuacji, w której mielibyśmy trochę podglądkową sytuację. Oh shit. Oh shit. What was that? Mam teraz taką kolejną odporność. Muszę go zabić. Mamy krak. Tutaj coś. Teraz all enemy current plot stone. Na certyfikację. Wręcz w kamień się zamienia. Nie, możemy sprint. Aha, on ich zamienił w kamień. Dlatego było łatwo ich zabić. Pierdołki, mam właśnie coś takiego jak Tytan, Lord of Crack. A, czyli Tytanam. Jeszcze nie wspomniałem o tym, że w Heaven on High mamy możliwość summoningu, czyli przyzywania Prime'ów. Jest 3 Prime dostępne. Ifrit, Garuda, Tytan. I akurat zdobyliśmy jednego z tego, więc możemy korzystać. Kolejny boss, Floor 20. Beczko. Taki latający jakiś koleś. Wow, Tytan przyleciał. Nice. Trochę jest kolej trochę mocniejszy, widzę. Przyzywa sobie takie stworki. Z paraliżem. She's so high! 2 achievement. Jej, kolejny przeszliśmy. Kolejnego flora. Nice. Wanisz. Kolejna część tej historii. Coś tam się złości. Się tam modlim. Nie mogę więcej. Oczywiście level up. I zajebiste, no. Teraz był też jeden z takich fajniejszych. Się bardziej mroczno i bardzo ciekawy. Ciekawe, kto tam czeka na nas. No to się okaże. Dziękuję wam za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym odcineczku. Na razie, hej.